Cześć i siema, z tej strony Suert, gramy dalej oczywiście w God of War, jak widzicie, no, dotarliśmy już dosyć wysoko, a musimy dotrzeć na sam szczyt, by rozsypać prochy. Zdobyto sreberko, tam nie przejdziemy, idziemy za Atreusem, rozwalając po drodze oczywiście to, co się da. Oho, ciekawostka dropsa. Wejdź do tunelu. Dobra! Uważaj. Dobra, młody, tunele mamy tędy. Skok. Dobra, tu się udało. Ohoho. Widzę, że to nie przelewki. Krasnoludy wydrążyły te tunele, by omijać pułapki. No i dobrze. No, przynajmniej dla mnie. No to sru. Dobra, przeszło. Lekki uszczerbek na zdrowiu, nic nam nie będzie. Tutaj już sobie to zdrówko odnowimy. Ależ kurcze pieczary, jakie tunele. Ja pierniczę. Wszystko jest rewelacyjne. Świetnie zaprojektowane, świetnie pokazane. Tak, to jest właśnie God of War. Oho, kolejne próby. Tego tylko brakowało. Mordę, kolec. Dobra, ta widzę nie będzie taka chyba trudna. Pytanie, czy gdzieś tutaj możemy... Tu coś jest. No właśnie, przy okazji można pozwiedzać i co nieco pozabierać. Oh shit. Jak daleko to sięga. Za tym się można schować. Tu już troszkę zdrówka straciłem. Oho, oho. Jeszcze tych kurde brakowało gnoi. Ach. Teraz tego gnoja muszę załatwić. No. W momencie błysku wciskamy trójkąt, topór wraca i wtedy zadajemy mega mocne uderzenie od mrozu. Tu coś mamy. Ach, czy to nam to wyłączy, to dziadostwo całe? Dokładnie. Mało tego, odsłoniła się, widzę, czerwona skrzynia. Czerwona skrzynia, tam widzę nie tylko. Co my tu mamy? Rzadki przedmiot tułów. Solidny pancerz zwiększający wartość czasu odnowienia. Płytowe epolety skupienia. Porównajmy sobie z tym, co my mamy na ramienniki z wilczej skóry. Obrona i czas odnowienia zdecydowanie lepsze. No proszę, i też mamy tutaj gniazdo na zaklęcie. Chyba nie będę się zastanawiał. Czas odnowienia mi się przyda. Coraz bardziej jestem o tym przekonany. Wyszczerbiony znak nieugiętości. Bardzo mała szansa na zyskanie przypływu szału przy otrzymaniu obrażeń. Nie jest złe. Chyba to wezmę. Jeszcze moment. Zwiększ odporność na obrażenia od ognia o 50%. To jest wybrane. Średnia szansa na zyskanie czasu odnowienia przy bloku. Przy otrzymaniu obrażeń. No właśnie. Chyba to bierzemy. Tak jest. No i dobra. Mamy co mamy. Tutaj jeszcze coś widziałem. No, hello, naprawdę, naprawdę. Muszę przeskakiwać w odpowiednim miejscu. Jeszcze coś tutaj do zebrania, czy nie? Czy wszystko? Chyba mamy wszystko. Dobra. Ruszamy dalej jak najwspanialej. Ale miejsce, ja pierniczę. Dobra, tutaj sobie odnowimy zdrówko. Jest młody. Dźwig. Będziemy na górze szybciej niż myśleliśmy. No, oby tak było. Oby tak właśnie było.
Bo ponoć niczego tutaj nie można zakładać, niczego nie można być pewnym. Dawać mi tutaj srebro, nie srebro, cokolwiek macie, niech wypada. Okidoki, okidoki. Dobra, to ruszamy. Co jest? Udało się! O, tu jeszcze coś jest. Może wciąż za dużo ważymy? No, raczej. Teraz już powinno pójść. Czy ja mam szał? Nie mam, to wezmę. Coś widzę, że będzie potrzebne. Do jeziora? Do węża świata? Do domu? Przekonamy się na miejscu. Póki co, bądź czujny. No właśnie, bądź czujny. Trzymaj się. Nic mi nie jest. Straciłem równowagę. Wiesz, jesteś dość nerwowy jak na takiego siłacza. I co w tym złego? Dzięki temu wciąż żyjemy. Może, ale życie w nerwach nie daje frajdy. Wody jest niezły. Oho. Oho. A tak czułem, że gówno się jakieś tu pojawi. Tego załatwimy. No dawaj go. Nie! Kurde! Nie marnujmy szału. R3 miałem samo włączyć. Już po wszystkim. Idzie nieźle. Jeszcze nie po wszystkim. Otóż to. Tak jest, kolejnego. Ach, te walki są mega. Poleciał. Kurde, blade. Więc takich będziemy rozwalać. Ależ się dzieje. Dobra, muszę ich zacząć inaczej załatwiać. Ach. Może to dało ci frajdę. Dobra, też będę nerwowy. Tu powinniśmy wysiąść? Nie, utknęliśmy. Ja pierniczę, jakby tego było mało wszystkiego. Jeszcze utknęliśmy. Możesz go wydostać? Spróbujemy, co? Ja pierniczę. Ruszyliśmy dalej. Nie wiem. Będą nas jeszcze atakować? Na pewno. O rany. Tak. Bądź gotowy. No właśnie, to był przedsmak. Dobre to... Ale kurde, huśta. O, oh, shit! Ach, dobry blok! Znaczy unik. Teraz już nie. Jezu, najpierw wolałbym tych porozwalać. Tutaj!
tamte mi. Ale niezłe walki, co? Człowiek się wyrabia. Ach. No dawaj, 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 gnoju. Dobre to było. Teraz. Jesteś nasz. Dawać mi tu wrogów jakichś. Już ich nie ma. Coś tam było. Ależ walki. Ja pierdzielę. Wiem. Kurde, życie warto sobie zostawić, skoro tutaj tyle walk. Jakaś nowa porada, coś mi przepiekło. Ojciec powinien rzucać w nie toporem, kiedy są gotowe do wybuchu. Nie powinniśmy atakować ich wręcz, kiedy są gotowe do wybuchu. Dobra. Wszystko jasne. Mogą wrócić w każdej chwili. Tu jeszcze jakaś porada. Ogry. Ten ogry przed wykonaniem ataku ledwie zauważalnie sygnalizuje go. Ojciec może to wykorzystać, żeby zejść mu z drogi. No i parę razy się to udało. Życie zostawię sobie, bo kurczę, mamy pełne. Co teraz? Znowu się coś zablokowało. Ale podróż, niech to szlak. To jeszcze nas będą atakować. Trochę życia mamy, ale poleciało? Fajna fizyka, dobrze zrobiona. No tak jakbyśmy byli rzeczywiście dosyć blisko. Jest coraz jaśniej. Kiedy rozsypiemy prochy mamy, co potem? Co nas czeka? Nic nas nie czeka. Wrócimy do domu. I tyle? Koniec przygody? Na razie. Ale będziemy mieć dużo pracy. Miałeś wtedy rację na łodzi, kiedy ścięliśmy ostatnie drzewo. Powiedziałeś, że coś się zmieniło. To prawda. W naszym domu nie jest już bezpiecznie. Ale znowu będzie. Poza tym musisz się dalej szkolić. Dobrze. No w końcu zaczął z nim rozmawiać w miarę normalnie. No jesteśmy blisko rzeczywiście. Jesteśmy prawie na szczycie. Nic nas nie powstrzyma. Uspokój się. Oho. Trzymaj się za mną. Tak jest. O mordo. Co to ma być? Oh shit. Nic mu nie robię. Fucking shit. Ach. Jak się kurde tutaj go... Ja pierniczę. Pierwszy smok w tej grze. O mordę. Co ty robisz? Przygotuj się! Lekko zgarnął. Oho, i chyba tak zdobędziemy tę moc. Mało brakowało. Ja pierniczę. Ale akcja, co? No, prawie na szczycie właśnie. Prawie zawsze robi dużą różnicę. Zobaczcie i tutaj. O. O właśnie. Coś już wiemy. Jest jakaś elektryczność. Myślę, że Atreus w końcu zdobędzie tę umiejętność. Kurde, tam chyba nic nie było, nie?
Pal licho, idziemy. Kolejne takie. Czy ja to mogę wziąć? Kryształy do rozbijania. Możesz niszczyć przeszkody wokół soków drzewa świata, łącząc kryształy do rozbijania z energią elektryczną. Wciśnij kółko, aby podnieść kryształ do rozbijania. Przytrzymaj L2 i wciśnij R1, by nim rzucić. No dobra, tak myślałem. Zakrystalizowane. Bije od nich moc. Coś takiego. No to już niezłe. Jeżeli sobie tak ulepszymy strzały, to już wiecie, że parę miejscówek nam się odsłania. No tutaj jeszcze dużo rzeczy jest do znalezienia. Hu, hu, hu. Nawet legendarne skrzynie jeszcze ze dwie. Myślę, że prędzej czy później dorwiemy tego smoka. Nie do wiary, że walczyliśmy ze smokiem. Celowałem w oczy, ale ciągle traciłem równowagę. Myślisz, że to ich dom? Zamieszkały tu po odejściu gigantów? A może to one ich przepędziły? Chłopcze, powietrze się rozrzedza. Przestań mówić. O, tak. Dobrze. No jest to niezłe. Ja pierniczę, wszędzie tutaj elektryczność. No ten smok czymś takim zionął. Dobra, ruszamy. Ruszamy, chłopcze. Atreusie. Mhm. Sindri. Jakieś jaja. Krasnoludy są wszędzie. Krasnoludy są cholera wszędzie i to zawsze przed nami. Też jest dziwne. Może do końca gry się wyjaśni, jak one podróżują, co one potrafią. No w końcu jesteśmy na powierzchni. Oho! Czekaj! To Sindri! Zabijesz coś tak wielkiego? Jeśli wytrącimy go z równowagi... Zajmę jego uwagę. Co ty wyprawiasz? Musimy mu pomóc. Idź w prawo. Znajdź dobre miejsce. Czekaj na mój znak. Dzięki. No to już wiemy, że czeka nas pojedynek ze smokiem. Ale jaja. Tam nie przejdziemy chyba, co? Gdzie my możemy iść? Gdzie my możemy go zaatakować? Co my możemy zrobić? Oho. Jednak dobrze. Ja pierdzielę, to będzie walka. O, w mordę kolec. Słabszy tyle samo zadaje mu obrażeń, co tym mocnym. Ja pierdzielę. No i dobra, co teraz? Co my tu możemy zrobić? Oh shit. Dobra, już chyba wiem mniej więcej, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi. Przed tym na pewno muszę uciekać, ale... Kurde, ja mu nic nie zrobię. Nie ma bata. Chyba coś z tego. Po co są te tutaj kryształy? Jeszcze nie wiem po co. Ojcze, użyj któregoś z kryształów! Może jak się właśnie... O! O właśnie! Poczekaj, Srezy napełni się energią, by rzucić kryształy do rozbijania. Dobra, to o to chodziło.
Ach. Shit. Mamy ten kryształ, czy nie mamy? Nie mamy go, kurde! Shit, fucking no. Zgarnął. Teraz go. Ładuj, ładuj, ładuj go, Kratos. Oj, to będzie długi pojedynek. To będzie długi pojedynek. Shit. Zmiana ustawienia. Kurde. Nic mu nie robię. Fucking shit, o co tu kaman? To oko mam mu trafić, czy o co chodzi? Przytrzymaj L1, zablokować falę uderzenia otupnie. Przytrzymaj L, aby uniknąć ataku szponami. Dobra. To już wiem. O coś to znowu jest, ale... Nic mu tak nie robię. Kurde, blade, no. Co tu mam zrobić? Dobra, to se mogę blokować, ale jak długo? Może tu go muszę atakować jednak. Chyba o to chodziło rzeczywiście. Tym razem muszę być przy nim. Tak cię załatwię, bestio. Oho! Kombinujesz? Ach! Aj, bez sensu. Muszę wziąć to. Teraz jest naładowany. Ach, był naładowany! Ale zrypałem. Dostał. No. W końcu baranie. Oberwał znowu. Jest! Kolejna faza. Zniszczę cię, ty kurde gnoju. Dobra, przenosimy się. Popatrzmy, co on tutaj teraz kombinuje. To samo. Zgarnie, ale powoli. Zgarnie, ale powoli. A! Tam mamy te kryształy. No to znowu ciach. Oj, to będzie długi pojedynek. Szybko. Kurde, bierzmy. Dostał. Teraz go nie trafiłem. Wszystko tu płonie, kurde. Teraz zgarnął. Jest. Z drugiej strony, tu. Tylko tu go mogę uszkodzić.
Ja pierniczę, jaka walka. Coś nowego. O, shit. Mam plan. Na moją komendę obniżysz żura. Coś tu trzeba rozkminić. Przygotuj się! Co my tu mamy zrobić? Jeszcze ciągle nie wiem, dobra. Szpony. Musimy go uszkodzić. Kurde, blade, no. Co tu mam zrobić? Tam coś. Dobra, już chyba widzę, o co chodzi. Nie wiem, czy to na pewno to, ale... niekoniecznie. Coś tu chodzi, tylko na pewno. O, shit. Dobra. Dobra, bez przesady. Dawaj. Ach. A, szybciej. Skardał. Co teraz? Teraz! Zobaczymy, co to da. O, w mordę. Ja pierniczę. Ja pierdzielę, ale piękna walka, epicka. Rony, naprawdę się udało. O, ty! A, ale nikt nie zabił smoka od setek lat. Od czasu Wielkiej Trzebieży Smoków. I o ile się nie mylę, zrobiliście to... dla mnie. Mylisz się. Po prostu stał na drodze, nic więcej. Zaprzeczaj ile chcesz, ale uratowaliście mnie, a to zasługuje na nagrodę. Co to jest? Strzały splecione jemioły. Celniejsze niż Heimdall, idealnie wyważone. O. Dzięki. A. Dobrze. Zaczekaj. Nie to. Spotkaliście znów Broka? Tak, mówił, że nie masz talentu. O, i że jestem samolubny? Nie, pewnie. Że bardziej cenię wygląd broni? Nie, niż jej zastosowanie. Że jestem pretensjonalny? Nie. I sztywny, żydliwy. Wiem, co o mnie myśli, ale mnie to już nie rusza. Sparto. Nie mam na to czasu. Nie. Czekaj. Mam lepszy pomysł. Jaki? Potrzebny mi kieł tego smoka. Coś dla nas wykona, super. No i mamy nowe strzały z jemioły, też się przydadzą. Dodano nowy wpis bestiariuszu. Hraeslir, nie wierzę. Ojciec właśnie zabił smoka. Nigdy nie widziałem, żeby walczył w taki sposób. To znaczy wiem, że jest silny, ale ten smok był olbrzymi. Nazywał się Hraeslir, co można przetłumaczyć na groza. To odpowiednie imię. Jest bezwzględny, paskudny i zieje błyskawicami. Na szczęście ojciec znalazł kryształy z soków Yggdrasilu i ogłuszył nimi Hraeslira. Potem wepchnął mu wielki kryształ do gardła.
doszło do wielkiego wybuchu i było po smoku. Wciąż drżę z podniecenia, ale ojca wcale to nie ruszyło. Czy on się w ogóle boi? Rewelacyjna to była walka. Weźmy kieł. Jeszcze? No to jeszcze. Uważaj, gdzie go. O! Nieważne. O, ale żyw! O, straszliwy żyw! O! Idę zwrot! Idealnie! Nada się! Smoczy kieł smoczał za 2000 expa za to. Nowa lokacja, zaktualizowano sklep jego. Dobra, on coś nam tutaj z tego wykona. Ja tego nie dotknę. Po prostu przytrzymaj. Teraz natrzyj tym cięciwe łuku twojego syna. Już wszystko jasne, tego nam brakowało. Tego nam właśnie brakowało. Daj łuk. Tylko dwa razy. Aha, ostrożnie, proszę. Zdobywasz strzały porażające. Strzelaj nimi w kryształy do rozbijania, by zniszczyć przeszkody wokół soków drzewa świata. Tak jest. Zdobywasz strzały porażające, no to to wiemy. One tak tutaj wyglądają. Jak można się między nimi przełączać? To mnie jeszcze interesuje. No teraz się podoba. No ba. Ciśnij, aby no to wiadomo. Wibrującym wzorem. Kiedy wycelujesz w zakrzepłe soki drzewa... Widzę, że sam to rozpracowałeś. No to... to tyle. W końcu kogo obchodzą moje wywody na temat piękna i zmyślności... No już wszystko jasne. Wiem, jak zmieniać rodzaj strzał. Jedno ogłuszają, drugie porażają. Podobne mają właściwości. Na razie się będziemy bawić tymi strzałami. Dlatego wejdziemy w umiejętności. Tak myślałem. Odblokowują nam się tutaj nowe umiejki. Czas trwania porażenia, tak jak myślałem. Wszystko ulepszam, to jest tanie, a mega pomocne. Obrażenia od porażenia przeskakują teraz między kilkoma przeciwnikami. Zabawimy się jednymi, zabawimy się drugimi. Strzały porażające zadają przeciwnikom większe obrażenia od porażenia, no ba. I strzały porażające zadają przeciwnikom znacznie większe obrażenia od porażenia. No jak wam się gra podoba? Tu jest po prostu tego wszystkiego pełno. A to wciąż początek. Topór jak wygląda? Już też fajnie poulepszany. Nowa rękojeść, to wszystko od razu widać. Porozmawiamy sobie z Sindrim. Gdzie nauczyłeś się to robić, Sindri? Wiecie, gdy przestałem pracować z Brokiem, wyruszyłem na naukę do Vanaheimu. To poszerza horyzonty. Co jakiś czas potrzebuję nowej inspiracji, by się rozwijać. Dlatego rozstałem się z bratem. On stał w miejscu, podobnie jak nasza praca. No, jasne, robiliśmy świetną broń, ale co z tego? Zmiana jest częścią życia. Jeśli nie umiesz się przystosowywać, skończysz w piachu. A to obrzydliwe. Okej, do następnego. A, jeszcze jedno. Zachowajcie ostrożność w pobliżu szczytu. Jestem całkiem pewny, że Odyn czegoś tam strzeże, a nie chcecie podpaść Asowi, wierzcie mi. Kto? My? No i wszystko jasne. Dobra, tutaj się pożegnamy, moi drodzy. I do następnego. Trzymajcie się, cześć.